fanem skurczybyku ty. Jaka beka! Fuck! Buena vista, mortadela. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Yo bro, how you doing? Jak wiecie, zbliżają się moje zawody. Debiut taki kulturystyczny, nazwijmy to, ale bardziej jest to sylwetka atletyczna. I w związku z tym muszę się ogolić. Muszę ogolić całe ciało, żeby nałożyć bronzer, żeby nie było żadnych zacieków, żeby to dobrze wyglądało. Były różne metody, jakby, które mogłem sobie wybrać, ale wybrałem depilację ostatecznie plastrami, no bo jest moim zdaniem najbardziej hardkorowa, ponieważ jestem człowiekiem, który tworzy content na YouTube. Tak wybrałem takim sposobem właśnie plastry, więc ostatnio już próbowałem, jakiś czas temu, około miesiąca temu spróbowałem sobie na próbę łydki wydepilować plastrami. Poszedłem do sklepu, nic nie wiedząc, wyszedłem, kupiłem plastry, 40 bodajże. Jak się okazało, był to największy błąd, jaki mogłem popełnić. Najgorsza akcja była, jak jeden plaster zrywałem 4 razy, nie? I za czwartym razem, jak go zerwałem, to po prostu pisnąłem jak, no przepraszam, jak baba, ale tak mówię przysłowiowo, nie obrażajcie się, drogie kobiety. Ten odcinek to może nawet bardziej dla pań. Fuck! Fuck! No jak? A! No jak? A! Także dzisiaj wchodzimy do salonu. Zostawię same swoje reakcje, to będzie taka kompilacja moich reakcji na zrywanie plastrami i na końcu powiem, czy było lepiej, czy gorzej, jak porównuję te dwie metody. Zwykłe plastry ze sklepu, a po prostu usługa profesjonalna. Siedzimy, ja nie wierzę, troszkę się boję, nie wiem gdzie jestem, jak w psychiatryku, białe ściany. Co tutaj robicie, zaraz przyjdzie. To jakieś woski, kurczę, tego. Robimy całe nogi, robimy ręce i robimy pachy. Reszty nie robimy, bo ja w sumie nie mam za dużo włosów, tak naprawdę, na przykład na klacie żadnej ścieżki nie mam. Wszyscy zawsze mówicie, że pytacie, czy się depiluje, ale po prostu kolejna rzecz genetyczna, nie mam zarostu takiego. Żegnamy się z AJ-kami. iPa.pl, zapraszam. Customized, wyjątkowe, unikatowe buty. 1, 2. Ale siedzą. Gdybym wstydliwy, to mi się wstydził. Nie, ja co się wstydzić, klep poprzedni. Z YouTube'em pani jest sobie znana, czy nie? Coś tam na YouTube? Gonciarza tylko oglądam. O, Gonciarz, dobrze. Gonciarz kiedyś udostępnił mój film na swoim kanale. O, tak nie, się pochwala. Tak jest. Także, no dobra, no patrzcie, tutaj mam coś takiego. A to są te już odrosty po nieudolnych próbach, które tam stosowałem wcześniej tymi plastrami Vita. Jezus Mary, no nic, mamy tylko tak naprawdę, nie ma co. Sprawdzamy reakcję i sprawdzamy, czy to boli bardziej niż zwykłe plastry, nie? Czy to będzie bolało bardziej, czy nie? Jak pani uważa? Nie. Nie, będzie szybciej i no dobra, przyjemniej. Zobaczymy. No. Okej, okay, dobra. Tą nogę delikatnie zginamy. O tak? Stopę tu, tu, tu i kolano do środka. O tak? Tak, no dokładnie. Smaruję całą nogę, więc muszę się nie przestraszyć. No dobra. Będzie różowo, mało męsko, ale innego koloru nie ma. O może nie? Ja nie wiesz. Po ludzie. Czy najpierw mam to zerwać? No ja nie wiem, nie no, spoko. Co tu się dzieje? Ja nie wierzę. Ja myślałem, że ja będę cicho, ja będę głośno. Dobrze, to startujemy z tą mniejszą obrzycią. I co, i teraz już jest szarpanie? Tak. Naprawdę? Mhm. Nie ma na co czekać. Dalej. Ah! Ej, no dobra. O Jezus! Zabieram do środka. Do. Trzymamy się. Ej, łatki z przodu jest sobie. Ale hardcore, naprawdę? Tak szybko? Uuuu! Damn, boy. To są dłuższe, nie? No dobra, nie? Nie będzie tak się. Ja będę tematy mocne brała, nie? Rozłożymy. Jest lepiej niż myślałem, że będzie, nie? Jakby nie jest tak źle. Cała noga poszła w pół minuty, a ja siedziałem z pół godziny. Dwie łydki robiłem i to jeszcze później musiałem dokończyć maszynką, nie? W ogóle, no, mogłem mówić,
tak dalej, to nie musiało być. W sumie ja to w spodenkach będę. No nie, co się dzieje w ogóle? Boże, kobiety, co wy robicie? Co to w ogóle jest? Doceniam, doceniam wasze poświęcenie. I to co miesiąc, nie raz na jakiś czas. Da się przyzwyczaić, to można potraktować jako przyjemny ból. Samo jak na siłowni. Na początku ból mięśni jest odstraszający, a później tylko chcecie więcej. Mała. Zajdzie nam jeszcze noga. Dobra. Jezus! Nie, no nie, to było najgorsze. A często tutaj zdarza wam się mężczyzna w salonie? No nie zdarzają się panowie. Kolarze przychodzą szczególnie latem, a, nie? Kolarze. Coś się tam dzieje, coś się... Jakieś sporty panowie uprawiają, no to szczególnie. Masaże sportowe, nikt nie chciałby jednak z tym owłosieniem iść na masaż sportowy. Co, że włosy ciągnie? Ciągnie włosy. W sumie sam masaż sportowy jest nieprzyjemny. Dodatkowo jak jeszcze jest ciągnięcie włosów, no to panowie wolą jednak pocierpieć tutaj, ale mają łatwiej później, nie? Bo jest depilacja raz na półtora miesiąca na przykład, panów czy na miesiąc, a masaże sportowe na przykład mają raz, dwa razy w tygodniu. Najpierw człowiek myśli, że go boli w jednym miejscu, a zanim zdąży już się na tym skupić, to już go boli w drugim miejscu. I to bardziej na tym polega chyba, nie? O nie, o nie, to już tak szybko. O, Jezus, o matko święta, nie? No ale dobra, ale trwa to... Co, już? Tak szybko? Jestem nie gotowy, jestem. Jezus Maria. Fajne uczucie, to jest bardzo gładka ta ręka. Cudowne uczucie, naprawdę. Wspaniałe. Wspaniałe uczucie, cudowne. Cudowne. Jak przyjemnie. Niżej trochę. Naciągamy trochę skórek tutaj do siebie. O, Jesus Christ, o matkę. To coś jest niewiarygodne. Nasza relacja idzie. AJ The Polish America na Instagram. I to już nie, ale zaraz naprawdę. Składam. Jezus Maria, nie wierzę, ja nie wierzę. Nie, no dobra, ale Jezus, to tak razem, ale policzysz. 3, 2, 1. No dobra, dramatu nie ma, nie? Wspaniałe uczucie, ludzie święte. Ale kardio, ważniej niż na fotelu dentysty, ja się nie wierzę. Ty, aż zakrwawiona jest, tutaj normalnie aż krew leci z tego, Jezus Maria. Proszę, w jakim wieku pani pierwszy raz spróbowała? 3 lata temu. No i nie było miło. A wcześniej co, maszynka? Mhm. I nie... Nie tęskni pani za maszynką? Nie. Pokażę. No. Ja zostanę przy maszynką. Jako skubana kura się czuję. Dwa, trzy dni bez sauny, siłowni, solarium, basenu, woda nie za ciepła, to wszystko no bieli. Siłownia pewnie odpada. Zimny prysznic. Wow, patrz, jaka plama czerwona, ty. Masakra, ty. Nie wiem, czy widać te czerwone kropy. Gratulacjami, nie mamy naklejek dziennego pacjenta, ale mamy coś takiego. To jest taka ściągawka, co, czego nie robimy po depilacji, jak pielęgnujemy skórę, w odpowiednia długość, wszystko jest. Dobra, na wyjście jeszcze, co to jest? Na stany zażalenia, na wrastające włosy. Okej, żeby włosy nie wrastały. Ile razy dziennie? No, jak wrasta, to kilka razy dziennie. Dobra, to dzięki, pełna profeska, polecam tego, wiesz. Co, to chyba prześwietlony jestem. Nie było dramatu. Nie było dramatu, ciekawe przeżycie. Ciekawe odcinki, dziękuję, widzę. Co jedno? Będzie właśnie, no. Jak robiłem w domu i robiłem tymi plastrami na zimno, na pewno było gorzej, nie oszukujmy się, było gorzej. Tutaj dużo szybciej, dużo bardziej profesjonalnie, dużo większa skuteczność, bo tamto mi zostawały włosy tak, że musiałem później wszystko zgolić jeszcze maszynką, ale i tak jedno i drugie boli. Pierwszy raz boli najbardziej, nie? I później podobno za każdym razem boli to mniej. Ale no te pierwsze razy jednak były bolesne. To by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że mieliście dobrą zabawę, że się troszkę uśmialiście, bo ja w sumie też troszkę te reakcje oglądałem i miałem bekę.
będzie co wspominać później w przyszłości. 4 dni do zawodów, trzymamy Michę, ostatnie kroki, szlifujemy i wychodzimy na scenę. Zostawcie łapy do góry, jeżeli chcecie podobne challenge, to możecie dać znać w komentarzach, co byście chcieli. Peace out, brother, co niektórymi widzimy się na supporcie, tak myślę. Na razie, yo.